33-letnia Lucy Ledby, pielęgniarka zajmująca się noworodkami, dziś znana jako seryjny morderca siedmiora noworodków. Ledby nigdy nie wyjdzie z więzienia, ale nadal pozostaje pytanie, dlaczego to zrobiła? Ledby to jedna z tych osób, których nie znamy, ale powinniśmy móc zaufać. Pielęgniarka noworodków, pielęgniarka pracująca na oddziale, gdzie dzieci urodziły się przedwcześnie lub mają problemy zdrowotne. Wyobraźcie sobie, że zostajecie właśnie mamą lub tatą noworodka. Noworodka, który musi pozostać dłużej w szpitalu, a wam nie wolno pozostać razem z nim. Na pewno jest to bardzo ciężka sytuacja. Osobiście nigdy tego nie przeżyłam, nie musiałam zostawić dzieci w szpitalu e, bez mojej obecności, ale wyobrażam sobie, że musi być to naprawdę trudne. Stuprocentowo ufamy w wtedy lekarzom, pielęgniarkom, osobom, które pracują na danym oddziale, że zaopiekują się naszym dzieckiem. Niestety, mimo tego już wiele współpracowników Lucy opisuje ją jako naprawdę miłą, dobrą osobę, a wiele rodziców mówiło, że wydawałaby się być, no, dobrą pielęgniarką. Taką niestety nie była. Do tragedii doszło w szpitalu w Chester w 2015 i 2016 roku. Tam właśnie pracowała Lucy Letby. Jeżeli chodzi o oddział noworodków, na którym przebywają dzieci, które urodziły się za wcześnie lub dzieci, które tuż po porodzie mają problemy zdrowotne, to niestety śmierć jest czymś co się zdarza. Szacuje się, że taki oddział traci około czterech noworodków rocznie. Jednak podczas pracy Ledbi na danym oddziale ten numer wzrósł aż do 13. Ze względów oczywistych tożsamość zmarłych dzieci oraz ich rodzin pozostaje anonimowa, a w mediach opisuje się dzieci literkami. 8 czerwca 2015 roku dziecko A urodziło się 6 tygodni przedwcześnie wraz ze swoją siostrą bliźniaczką, dzieckiem B Dzieci były zdrowe w momencie kiedy zostały przekazane ledbi na nocnej zmianie. 30 minut później sytuacja dziecka A gwałtownie się pogarszała. W ciągu 90 minut od przyjścia Ledbi na służbę umarło. Ledbi próbowała również odebrać życie dziecku B, czyli bliźniaczce dziecka A. Miało to miejsce pomiędzy 8 a 11 czerwca. Strzykuje jej wtedy powietrze, jednak na szczęście dziecko przeżyło po reanimacji. Testy, które zostały później wykonane na dziecku. Pokazują pętlę jelit wypełnioną gazem. Coś, co później możemy zauważyć też u innych noworodków. 14 czerwca dziecko C urodziło się 7 tygodni przedwcześnie o wadze 800 gramów. Jednak było zdrowe. Ledby stała nad monitorem, gdy zabrzmiał jego alarm, mimo iż nie była wyznaczoną pielęgniarką danego noworodka. Dziecko umarło w wyniku wstrzyknięcia powietrza do żołądka. 22 czerwca 2015 roku Ledby wstrzykuje powietrze do krwiobiegu dziecka D, powodując jego śmierć we wczesnych godzinach 22 czerwca. Inne pielęgniarki zauważyły przebarwienia na skórze dziecka. 2 lipca 2015 roku dr Steven Brerry, główny konsultant Oddziału Neonatologicznego przeprowadza przegląd trzech niezwykłych skonów, które miały miejsce w czerwcu 2015 roku. Alison Kelly, dyrektor pielęgniarstwa i zastępca dyrektora naczelnego została poinformowana, że Ledby była jedyną pielęgniarką na zmianie podczas każdego ze zgonów. Mimo tych podejrzeń Lucy dalej pracowała na oddziale noworodkowym. 4 sierpnia 2015 roku dziecko E urodziło się 7 tygodni przedwcześnie wraz ze swoim bratem bliźniakiem dzieckiem F i ważyło mniej niż 1,5 kilo. Dziecko umiera po śmiertelnym krwawieniu, które uważa się za wynik ingerencji Ledby w jego sondę nosowo-żołądkową. Jeżeli chodzi o przypadek dziecka E i F, to ich mama była obecna w pokoju, gdy Lucy atakowała jedno z nich. Kobieta wspomina, że weszła do pokoju z mlekiem, aby nakarmić swoje dzieci. Zobaczyła Lucy stojącą nad dzieckiem E. Powiedziała, że mały strasznie płakał, ale był to płacz, jakiego wcześniej nigdy nie słyszała. Dziecko miało też krew dookoła ust, jednak ledwie powiedziała: nie martw się, jestem pielęgniarką, i wytłumaczyła, że krew dookoła ust znajduje się tam poprzez rurkę w gardle, która po prostu dziecko irytuje. Ponieważ matka była obecna w pomieszczeniu, mogło to oznaczać, że była świadkiem. Ledwie się wystraszyła, i później zmieniła w dokumentach datę wizyty mamy. Zaledwie dzień później, 5 sierpnia 2015 roku, LedBi dodaje insulinę do pokarmu dziecka F. Miało to miejsce mniej niż 24 godziny od zamordowania brata bliźniaka. Próbka krwi później potwierdziła bardzo wysoki poziom insuliny i bardzo niski poziom peptydu C. Dowód na to, że wstrzyknięto mu insulinę. 7 września 2015 roku LedBi usiłowała zabicia dziecka G, najbardziej przedwczesne ze wszystkich dzieci w tym przypadku. Urodziło się 15 tygodni wcześniej i ważyło nieco ponad 450 gramów. LedBi próbowała zabić je trzy razy w ciągu trzech tygodni. Dziecko na szczęście przeżyło, jednak dziś ma 8 lat i jest niepełnosprawne. 23 października 2015 roku Ledbi zabija dziecko i e podczas czwartej próby po wprowadzeniu powietrza do żołądka dziewczynki. Pielęgniarka wysłała później kartkę z wyrazami współczucia do rodziców dziecka w dniu jej pogrzebu. Tego samego dnia dr Brady staje się coraz bardziej zaniepokojony. Wie też, że ledby jest zawsze przy nich obecna. Po rozmowie z drugim lekarzem dochodzą do wniosku, że faktycznie coś jest nie tak, jednak po zgłoszeniu tego do kierownictwa mówią mu, aby nie robił zamieszania. W mediach możemy zobaczyć wywiady z doktorem Rawim. Rawi mówi, że można było zapobiec wszystkim śmierciom dzieci. Podejrzewał, że to właśnie Ledbi za nimi stoi. Niestety, gdy on też próbował rozmawiać z kierownictwem, powiedziano mu, aby nic nie robił, ponieważ może ponieść konsekwencje. 8 lutego 2016 roku dr Breri prosi o pilne spotkanie z kierownictwem. Naprawdę podejrzewa, że ledbi ma do czynienia z zabójstwami noworodków. Niestety jego prośba nie nie jest brana zbytnio na poważnie, a spotkanie odbędzie się dopiero w maju 2016. 9 kwietnia 2016 roku LEDBI wstrzykuje insulinę do rurki karmiącej dziecko L. Testy później wykazały, że poziom insuliny znajduje się na samym szczycie skali, którą sprzęt był w stanie zmierzyć. Tego samego dnia tętno oraz oddech dramatycznie spadły u brata bliźniaka dziecka L. Dziecka M. Było ono bardzo bliskie śmierci w wyniku wstrzyknięcia powietrza. Przeżył, ale doznał uszkodzenia mózgu w wyniku tego ataku. 11 maja 2016 roku w końcu dochodzi do spotkania o które Breri tak bardzo prosił. Niestety podczas niego powiedziane jest mu, że nie ma dowodów na to, że to ledwi sprawiła, że te dzieci zmarły. Może być to wina innych pracowników NHS i po prostu nie mają żadnych dowodów. 3 czerwca 2016 roku Ledby próbuje zabić dziecko N kilka dni po jego urodzeniu. Noworodek ma hemofilię, stan powoduje Ciężkie krwawienie, ledwie postanawia go zaatakować, wpychając jego rurkę nosowo-żołądkową do gardła, powodując uraz. 23 czerwca 2016 roku, Ledbi morduje pierwszą z dwóch trojaczków, dzień po powrocie z wakacji na Ibizie. Dziecko O było zdrowym dzieckiem i miało wrócić już do domu, gdy niespodziewanie zasłabło. Pośmiertelne zdjęcia rentgenowskie pokazują większą niż normalną ilość gazu w jego ciele, co powoduje, że policja wierzyła, że Ledbi zamordowała go, wstrzykując powietrze do jego sondy nosowo-żołądkowej. Następnego dnia, krótko po zabiciu dziecka O, Ledbi powraca do brata trojaczków. Pielęgniarka pompuje powietrze do żołądka chłopca przez sondę nosowo-żołądkową podczas karmienia go mlekiem o godzinie 18. Eksperci uważają, że ten nadmiar powietrza rozbił przeponę małego chłopca. Lekarze wierzą, że w pełni wyzdrowieje, ale kiedy przygotowują go do kolejnego szpitala Ledby mówi, on nie wyjdzie stąd żywy, prawda? Podobną uwagę zrobiła, gdy rok wcześniej śmiertelnie zasłabło dziecko C. Jeszcze tego samego dnia Breri dzwoni do dyrektora dyżurnego Karen Reese. Wieczorem w piątek 24 czerwca 2016 roku, aby powiedzieć, że Ledbi musi zostać usunięta z jednostki. Ray stwierdzi, że Ledbi Be jest bezpieczną osobą w pracy i chętnie weźmie odpowiedzialność, jeżeli cokolwiek stanie się innym dzieciom, gdy ta będzie zaangażowana. Jest to pierwszy w historii tak okropny przypadek pielęgniarki mordującej dzieci. Samo czytanie całej tej listy, tego co zrobiła, ile było ofiar, jest straszne. Mimo tego, iż pojawiały się podejrzenia, że LEDBI może mieć coś wspólnego z tym, co się dzieje z noworodkami, nikt nic nie zrobił, nie brali tego na poważnie. Dzisiaj też rodziny tych noworodków nie są zadowolone z tego, jak reagował szpital. Mogli zapobiec naprawdę wielu tragediom, gdyby po prostu przyjrzeli się całej sytuacji troszkę wcześniej. Policja rozpoczęła swoją inwestygację przeszukując dom ledbi, w którym znaleziono bardzo dużo różnych dowodów. Jeżeli chodzi o jej wyszukiwarkę, kobieta bardzo regularnie wyszukiwała rodzin, dzieci na Facebooku. Nie był to raz, dwa, było to po prostu notoryczne. Oprócz tego znaleziono też bardzo dużo notatek. Na nich pisała takie rzeczy jak... Nie zasługuję na życie. Zabiłam je celowo, ponieważ nie jestem wystarczająco dobra, aby się nimi opiekować. Jestem okropnym, złym człowiekiem. Jestem zła, to ja to zrobiłam. Te notatki w sądzie były traktowane jako zeznania ledwi, jednak ta nadal mówiła, że nie ma z tym nic wspólnego. Powiedziała, że wielu sytuacji nie pamięta, że może ktoś inny jest odpowiedzialny i że nie może odpowiadać na niektóre pytania. Kobieta fałszowała notatki medyczne, aby zatrzeć ślady swej zbrodni. Zapewniała lekarzy i pielęgniarki, że śmierci dzieci są po prostu pechem że tak po prostu miało być. Wysyłała kartki z wyrazami współczucia do rodzin, które straciły swoje ukochane dzieci. A do tego zatrzymywała zdjęcie każdej z tych kartek. Nie wiadomo dlaczego zbierała zdjęcia kartek, które wysyłała, robiła zdjęcia z zewnątrz oraz w środku, to co do nich pisała. Później tłumaczyła się, że było to coś, co zawsze robiła. Jednak wydaje się być to dosyć dziwne. Pytanie, które zadałam na samym początku. Dlaczego? Dlaczego 33letnia pielęgniarka? Kobieta, która podczas procesu sądowego mówiła, że zawsze chciała pracować z dziećmi i być blisko nich, dlaczego odebrała im życie? Niestety tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Jednak podczas rozprawy sądowej pojawiły się podejrzenia, że niektóre z zabójstw były dokonane, ponieważ chciała ona zwrócić uwagę lekarza, który jej się podobał. Znaleziono notatki, na których deklarowała swą miłość do medyka. A co dziwne, podczas procesu sądowego nie płakała. Mówiąc o atakach, będąc oskarżana o zamordowanie noworodków, nie było żadnych łez. Robiło jej się smutno tylko wtedy, gdy zdawała sobie sprawę, że nie wróci już nigdy do domu i swoich kotów, no i w momencie, w którym pojawił się jej ukochany lekarz na sali sądowej. Wtedy kobieta zaczęła mówić, że, że źle się czuje i że musi wyjść z sali sądowej, jednak na to jej w końcu nie pozwolono. W notatkach pisała: Mój najlepszy przyjaciel, kochanie, kochałam cię i myślę, że zawsze o tym wiedziałeś. Naprawdę ci ufam, chciałabym, żebyś stał przy mnie. Ale tego nie zrobiłeś. Ledby wprost była zapytana na sali sądowej, czy dokonała niektórych morderstw, aby zwrócić uwagę lekarza. Na co ta zaprzeczyła. Powiedziała, że związek, który był związkiem przyjacielskim z lekarzem, zakończył się przed jej aresztem w 2018 roku. Nie powiedziała nigdy, że byli razem, jednak według innych osób pracujących z nimi musiało łączyć ich coś więcej. Podobno bardzo często spotykali się poza pracą, na kawę, randki w restauracji, zakupy, wizyty. W jej domu, a nawet wybrali się na jednodniową wycieczkę do Londynu. Letbi odpowiedziała na pytanie, czy podobało jej się przebywanie w tych samych sytuacjach kryzysowych z lekarzem, czy dało jej to pretekst do rozmowy z nim. Na co ta odpowiedziała, że nie, bo byli tylko przyjaciółmi. 21 sierpnia tego roku Letbi została skazana na dożywocie. Odpowiada za każde morderstwo, które popełniła, oraz te, do którego skutku na szczęście nie doszło. Zamordowała siedmioro Dzieci i próbowała zamordować kolejne sześć. Kobieta nigdy nie wyjdzie już z więzienia, cała sytuacja wstrząsnęła. Wydaje mi się całym światem, bo nie tylko Wielką Brytanią. Jak powiedziałam na samym początku, trudno jest uwierzyć, że osoba, której tak bardzo ufamy: pielęgniarka, lekarz, osoby, które mogą naprawdę bardzo dużo zmienić w naszym życiu może zrobić coś tak okrutnego. Podczas rozprawy sądowej dr Reese, która według doktora Bririego powiedziała, że jak najbardziej podniesie odpowiedzialność jeżeli coś stanie się niemowlakom ponieważ wierzy, że ledwie nic nie zrobiła na sali sądowej powiedziała, że nic takiego nie powiedziała dlaczego miałaby tak zrobić. Na dzień dzisiejszy kobieta przeszła na emeryturę Tony Chambers, naczelny szpitala, który również był proszony o pomoc, jednak powiedział, że nie ma na to dowodów. Nie pracuje już w szpitalu w Chester, ale nadal pracuje dla NHS. Alison Kelly, która również ignorowała lekarzy, została zawieszona. Ian Harvey, kolejny naczelny, który był odpowiedzialny za zorganizowanie pilnego spotkania, które do skutku tak szybko nie doszło, przeszedł na emeryturę i wyprowadził się do Francji. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Powiem wam jeszcze że jeżeli chodzi o wyrok, który możemy obejrzeć online, no to Ledby nie była na sali sądowej. Nie przyszła usłyszeć swojego wyroku. Jest to bardzo przykra sytuacja i takie filmy bardzo często są ciężkie do nagrywania, bo mówimy o tragediach ludzkich, a tym bardziej, kiedy są to niczemu winne noworodki, które większość z nich miała już wracać do domu. Rodzice czekali na to, aby dzieci powróciły do domu i nie mogły się doczekać. A kobieta bezprawnie nagle odebrała im wszystkim życie. Z zimną krwią przychodziła do pracy i codziennie zabijała dzieci. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film, i do zobaczenia już w kolejnym.